Jeszcze ktoś nie. Dobrze, trudno. Spóźnieni. Zaczynamy naszą drugą sesję. Drugą moją i Andrzeja, którą mam razem. Tym razem ta sesja będzie przestała działać. Dobrze, że to, a nie dema. A tego jeszcze nie jesteśmy pewni. Tytułem do tej sesji, znaczy kiedy zastanawialiśmy się nad drugą sesją, to chcieliśmy zrobić ją taką fajną sesję dla administratorów o trochę zapomnianych funkcjonalnościach. I postanowiliśmy się skupić na literce P. Mianowicie pierwszy to będzie Policy Based Management. Kto z Państwa używa? Ktoś podniósł rękę, dobra. 5 osób. Chciałem zrobić takie założenie, że jak będzie więcej niż 10%, to nie ma po co robić sesji, ale jest Was mało, to ok. Drugie jest PowerShell, to już powie Andrzej. Jest jeszcze trzecia funkcjonalność, ale nie zmieściła się. Też jest na literkę P. Performance Data Collector. Warto na niego spojrzeć, bo jest w wersji standard. Jest fajny. Dajemy Państwu kilka takich hintów. Ten czarny pasek z OneUp, High i Credits nie jest bez celu w dzisiejszej sesji. Jeszcze miało być serducho z Linuxem, ale jest na następnym slajdzie i to wszystko jest po coś, także to nie nasza inwencja, żeby zrobić ten slajd graficznie ładniejszy, tylko za tym będzie się coś kryło takiego, co nigdy byście nie podejrzewali PowerShella. I to już Andrzej powie. Krótko o mnie, ja pracuję dla firmy Elvik już sporo lat. Jestem też Microsoft MVP, jeśli chodzi o SQL Server. Teraz awansowałem do Data Platform, to znaczy nie mam już SQL Servera w tej kategorii. Publikuję od czasu do czasu na blogu, coś tweetuję. Wcześniej Państwu mówiłem, że są kursy, które czasami wrzucamy na Channel 9, można poszukać, bardzo dobre, takie wstępne. No i oczywiście na portalu MVA, Microsoft Virtual Academy również. No i teraz drugi. Tak, ja nazywam się Andrzej Kukuła. Od kilku miesięcy mam przyjemność i zaszczyt być członkiem zespołu SQLExpert.pl. Jestem trenerem, konsultuję w firmach, projektuję systemy high availability, systemy data warehouse, business intelligence, a także systemy transakcyjne. Czasem walczę z wydajnością, z wiatrakami. W przeszłości udzielałem się w projekcie PyMS SQL, czyli projekcie, który miał za zadanie połączyć język Python z SQL serwerem, ale to już jakby była przeszłość. Tak. Te życiowe doświadczenia Andrzeja skłoniło go do zajęcia się PowerShellem, tak. Zwłaszcza ta walka z wiatrakami. To będzie dzisiaj. Ja będę miał tylko jeden slajd, bo nie umiem pisać tak bardzo dobrze. Wobec tego będzie tylko Policy Based Management in Action. A potem Andrzej opowie wszystko o PowerShellu, co tylko będzie w stanie Wam powiedzieć, czyli co to jest, czy warto go użyć. Gdyby nie było warto, to nie byłoby nas na scenie, także potem podstawy. Spróbujemy pokazać jakieś ciekawe funkcjonalności, tyle ile damy rady zmieścić w ciągu pół godziny. Pół godziny, tak. No i to jest wszystko Policy Based Management. Także za 3 minuty Andrzej zaczyna. Ok. Policy Based Management to jest generalnie framework, który umożliwia Wam zarządzanie w jakiś sposób SQL serwerem, sprawdzanie, czy polityki, które być może są w firmie, na przykład dotyczące bezpieczeństwa, czy one są odpowiednio respektowane w ramach serwera SQL. Więc będziemy definiowali reguły i będziemy dokonywali audytu generalnie, nie kodując. To wszystko da się zrobić kodem własnym, ale tu idea jest taka, że nie kodujemy. Wprowadzone dawno temu, SQL 2008, i działa w każdej edycji bez wyjątku, nawet na Expressie. Tym bardziej jest to fajne. No i reguły, które sobie utworzymy, napiszemy, jesteśmy w stanie sprawdzać od wersji SQL-a 2000 wzwyż. Oczywiście rozumiecie Państwo, że niektóre mogą na 2000 nie działać. Z przyczyn oczywistych, dlatego że pewnych funkcjonalności
pewne funkcjonalności, które są obecnie, nie było w serwerze 2000, więc nie ma nic do sprawdzenia. Ale możemy już w tej chwili tworzyć reguły, które będą nam działały z takimi nieco starszymi wersjami SQL Servera. Model, który Państwo zobaczycie, składa się z pięciu takich podstawowych elementów. Pierwszy to jest tak zwany facet, po polsku facet. Aczkolwiek nie wiem, jak to przetłumaczyć. Generalnie chodzi o to, że jest to obiekt. Tak jak w SQL Serverze mamy obiekty, obiektem może być tabela, obiektem może być baza danych, to ten facet to jest zbiór właściwości tego obiektu. I to jest pierwsza rzecz. Potem mamy warunki, które tworzymy, potem jest target. Target to jest też warunek, czyli na którym, gdzie to będzie działać ta reguła. Potem jest evaluation mode, czyli jak ona będzie działała, a policy, czyli polityka, no zbiera to wszystko razem. I to serce z Linuxem rzeczywiście jest ważne, dlatego że pokażę Państwu, że to może działać również w tak dziwnym środowisku jak SQL na Linuxie. Nie mam więcej slajdów, ale udostępnię ten kod. Dużo kodu tu nie ma, bo są głównie komentarze. Natomiast w tych komentarzach jest zawarte wszystko to, co chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali i mogli się odwołać do tego również w przyszłości. Gdzie jest Policy Based Management? Policy Based Management jest tu od zawsze, czyli mamy specjalny węzeł w Management Studio, gdzie rezyduje element Policy Management. Jeśli jest wyłączony, to Państwo go musicie włączyć, czyli zrobić opcję Enable. I to wszystko. Trzy elementy, o których wspomniałem, które od początku są, czyli mamy na samym dole są facets, potem conditions i następnie jest to policies. I zacznijmy od jakiegokolwiek elementu, który nazywa się facet. Z nimi wszędzie Państwo będziecie w zasadzie mieli do czynienia, bo jeśli rozwiniecie sobie na przykład węzeł bazy danych i klikniecie prawym guzikiem, no to zobaczcie, że one się również tutaj pojawiają. Czyli w tym miejscu również są facety czy facets. Możemy zobaczyć, jakie to właściwości są tego obiektu. Pamiętajcie Państwo, że ich nie można zmieniać. One są dostarczone przez Microsoft. To jest zamknięty zbiór właściwości. W związku z tym nie można ich zmieniać. Nie jesteśmy w stanie rozszerzać zbioru tych właściwości. Lista tych obiektów jest całkiem duża. Ja na samym początku, w pierwszej demonstracji, chciałbym skupić się na utworzeniu takiego warunku. Warunek składa się najpierw z tego obiektu facet. Facet może być tylko jeden w ramach warunku. Nie możemy utworzyć warunku na dwóch facets. Może być tylko jeden. Ale to wystarcza, bo to czyni nam całość bardzo spójną. Już Państwu pokażę dlaczego. Wybiorę sobie taki facet, który nazywa się Database Options. I pokażę Państwu, jak on wygląda. Tu są wszystkie opcje, które będziemy w stanie sprawdzać po to, żeby powiedzieć, będziemy w stanie sprawdzić po to, żeby powiedzieć, że nasz serwer jest zgodny z jakąś polityką. Taki jest cel. I coś, co mnie interesuje z punktu widzenia bezpieczeństwa, Państwo wiecie, że całkiem do końca nie jest fajnie, jeśli opcja Trustworthy jest ustawiona na 1, tak, to otwiera generalnie serwer dosyć szeroko, pozwala na działania niekoniecznie takie, które chcielibyśmy mieć. Czyli jest to otwarta furtka po to, żeby narobić rzeczywiście szkody. Jak Państwo widzicie, wszystkie te opcje są szare. One są dobrze wyjaśnione. Szare to znaczy, że one są tylko do odczytu. Nic nie jesteśmy w stanie z nimi zrobić. Umówmy się, że będę tworzył warunek, który będzie korzystał z tego facet jako database options i utworzę sobie warunek i ten warunek, który chcę stworzyć, on ma za zadanie sprawdzić, czy trustworthy jest ustawiony na 0. Dlatego, że to jest przeze mnie oczekiwany stan mojej bazy danych. Zwróćcie Państwo uwagę, że wyraźnie to podkreśliłem. Warunki tworzymy tak, ażeby uzyskać docelowy stan. To nas interesuje. Taki ma być stan systemu, czyli trustworthy ma być ustawiony na 0. Polityka, którą tworzymy z warunku, może być tylko jedna. To znaczy polityka może korzystać z jednego warunku, ale warunek może być użyty w wielu politykach. To jest też jasne. Taki warunek używa jednego obiektu facet, ale możemy tam pisać wiele wyrażeń. I to pozwala nam na nieco szersze spektrum.
Tak jak wspomniałem, takie fragmenty jak target oraz restriction, to one są również warunkami. Zobaczycie Państwo, jak to wygląda na politykach. No i wspomniałem również, że sam warunek może być użyty w wielu politykach. No to próbujmy. Nowy warunek z obiektu, z tego faceta, który nazywa się database option. Nazwijmy go jakoś tak opisowo dobrze, czyli na przykład database should have trustworthy set to zero. Wybieram sobie listę. Mam wszystkie facet, które mogę, właściwości, które mogę sobie wybrać. Czyli dla mnie trustworthy powinno być ustawione na false. Logicznie na false. I to jest warunek, który w tym momencie nam się podczepia pod listę warunków, ale on nie ma absolutnie żadnego działania w tej chwili. On nic nie sprawdza. Jest tylko zdefiniowana pewna reguła, że chcemy mieć taki stan naszego systemu. Wobec tego kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, to jest utworzenie polityki jako new policy. Mam ustawioną politykę, mam miejsce, gdzie jestem w stanie tworzyć taką politykę. Nazwijmy ją trustworthy. Trustworthy set to zero. Muszę wybrać, na którym warunku ta polityka ma działać, czyli na tym moim, który utworzyłem. Teraz pytanie, na której bazie danych? To jest to miejsce, gdzie definiujemy tak zwany target. Mogę utworzyć, powiedzieć sobie, ok, chcę tylko na konkretnej bazie danych, więc musiałbym utworzyć nowy warunek, gdzie powiedziałbym, że wybiorę obiekt database i skojarzę jego name i powiem, że ta baza danych, czyli tworzę drugi warunek, ale ja chcę, żeby zadziałał wszędzie. I tu jest lista evaluation mode. Tutaj są 3 z 4. Pierwszy to jest on demand, który mówi, że sprawdzimy politykę, czy ona działa, ale ręcznie. Drugi on schedule, czyli zaprzęgamy SQL agenta do działania. Sprawdzaj nam co jakiś czas. Trzeci to jest on change log only, który nam mówi, że jeśli jest to tylko możliwe, jeśli zauważysz zmianę, to zaloguj ją. Natomiast jest jeszcze czwarty, który się nazywa on change prevent, czyli jeśli to możliwe, to nie dopuść do zmiany. I teraz, czyli nie dopuść do naruszenia polityki. W przypadku tego nie jestem w stanie nie dopuścić, dlatego że mogę zapobiegać zmianom, które są transakcyjne. Jeśli jestem w stanie zrobić rollback transakcji, to nie dopuszczę do naruszenia polityki. Ale alter database set trustworthy nie jest transakcyjne. Więc jedyne, co jestem w stanie zrobić, to powiedzieć, że ok, mogę to sprawdzić politykę ręcznie, on schedule, albo spróbujmy w takim razie zalogować zmiany, ale nic z tym nie zrobię. Ustawię je to jako schedule. W związku z tym będę w stanie utworzyć sobie na przykład nowy harmonogram. Nazwijmy go harmonogram. Tylko tą jedną literkę jeszcze cofam i niech on się odbywa codziennie. I żebyśmy mieli trochę z tym zabawy, to niech biegnie co minutę. Oczywiście wiadomo, że normalnie byłoby to szaleństwo. Pamiętajcie Państwo o jednej rzeczy, że trzeba zaznaczyć w przypadku, jeśli tylko nie jest to ręcznie, to żeby polityka działała, musicie zaznaczyć enabled. W przeciwnym razie nie będzie działać. No i mamy opcję server restriction, gdzie server restriction oznacza, że na jaki na przykład rodzaj serwera, czy to ma być serwer 2000, czy 2008 i tak dalej. Więc to znowu będą warunki, gdzie ta polityka ma się uruchomić. Zaraz Państwu pokażę, jak to wygląda. I proponuję zawsze przejść na to pole description, gdzie możecie Państwo utworzyć sobie kategorie. Jak chcecie skategoryzować swoje polityki? To się przyda, bo potem możecie uruchomić polityki z danej kategorii. Powiedzieć, uruchom wszystkie, które są związane z czymś. Ja utworzyłem taką kategorię, która nazywa się DB. I to na razie wystarcza. Ok. Nasza polityka będzie działała. Ja spróbuję zepsuć jedną z baz danych. Nazwę ją BadDB Trustworthy i ustawię ją na on. Chodzi mi o to, żeby za moment widzieliście Państwo, że tu będzie problem. To znaczy ta baza danych na pewno wymknie nam się i powie, że... To znaczy system police powie nam, że tutaj nie działa. Musimy tą bazę danych naprawić. I to jest jedna rzecz. Natomiast warto również wspomnieć, że Microsoft dostarczył zbiór polityk, które są takie best practice.
ja stworzyłem nową, ale jest ich całe mnóstwo. Wystarczy zrobić import policy i zostaniemy przeniesieni do SQL Server Best Practices. I każdy z tych istotnych silników, no, tych trzech, które tutaj są, usługi analityczne, silnik oraz usługi raportowe, mają pewne polityki, które przygotowała nam firma. Mogę je wszystkie zaznaczyć i zaimportować. Oczywiście są pewne opcje, co zrobić w przypadku napotkania duplikat, polityki i tak dalej, ale one są oczywiste. Dlatego ja zajmę się importowaniem. Widzicie Państwo, że one zaczęły wchodzić do systemu. Wszystkie są wyłączone, bo generalnie gdyby je włączyć, to mogłoby to w jakiś sposób negatywnie z Państwa serwerem zadziałać, jeśli macie opcje nie poustawiane na przykład zgodnie z dobrymi praktykami. Mógłby być to problem. Wobec tego zaimportowałem w tej chwili istotne polityki i zwróćcie Państwo, polityki, warunki, które są dodane przez Microsoft. Lista faces jest ciągle ta sama. I teraz wróćmy na dosłownie sekundę jeszcze do tej polityki, którą tworzyłem. I teraz, jeśli Państwo popatrzycie na ten fragment, to mam nadzieję, że bardziej jasne staną się te ograniczenia czy server restriction, o których mówiłem. Są pewne warunki utworzone przez Microsoft, które mówią, że ok, możesz uruchomić tą politykę tylko na serwerze 32-bitowym. Jest cała gama takich restrictions, które pomogą Wam definiować, gdzie się to powinno uruchomić albo nie. Widzicie Państwo, tu jest wersja SQL-a co najmniej 2008 lub wyżej. Nie? Na 2000 może nie być sensu czegoś sprawdzać. Dobra. Powiedz proszę w takim razie, bo ten warunek miałby sens, gdybym był w stanie uruchomić politykę na więcej niż jednej bazie, więcej niż jednej instancji. Straight to the point. Właśnie tam mieliśmy pójść. To jest bez sensu, jeśli na każdym serwerze, którym kontrolujecie, mielibyście to robić, tak? Ta główna zaleta Policy Based Management to jest ten fragment. A mianowicie, że możecie sobie Państwo uruchomić coś takiego, co nazywa się Central Management Servers, gdzie rejestrujecie sobie jeden z Waszych serwerów, to może być Express, jako ten, który będzie przechowywał polityki, a następnie tworzycie sobie taką strukturkę poprzez dodawanie po prostu New Server Group albo New Server Registration. Group to jest po prostu folder, do którego powrzucacie podobne serwery. Następnie jesteście w stanie uruchomić polityki na wszystkich trzech serwerach. Popatrzcie, Evaluate Policy, którą politykę, Choose Source, ok, z którego serwera mogę wybrać, na którym serwerze jest moja polityka, która to jest, która mnie interesuje, ona miała literkę T, czyli Trustworthy Set to Zero, no i uruchom mi to na wszystkich serwerach. Ja mam tam dwa, ale ja miałem tam trzy, ale na dwóch tylko jest ta baza danych. Wobec tego widzicie Państwo, że na razie na dwóch, czyli na Expressie 2005 i na jednym z SQL jest 2008 jest ok. Na maszynie wirtualnej, którą mamy z 2016, też jest ok. Nie sprawdzałem tego na moim serwerze, na którym tą politykę definiowałem. Tam się spodziewam, że nie powinno być dobrze. To znaczy, jeśli sprawdzę ją teraz lokalnie, na moim lokalnym serwerze mam tam sporo baz danych, ale jedna jest tutaj zepsuta. To jest ta, którą nazwałem Bad DB Trustworthy. Ona miała być zepsuta. I zobaczcie Państwo kolejną siłę. Wystarczy, że zaznaczę teraz ten wiersz i powiem apply. I co się stanie? Tajemniczo ja ten serwer naprawię. Ja wymuszę na nim poprawne ustawienia. I tu jest siła Policy Based Management. Gdybym w tym Central Management Server miał podobną sytuację, to jestem w stanie zdalnie wymusić na każdym serwerze ten stan, który chcę mieć. I to jest to, co to jest to główne, to jest ta główna idea, która stoi za Policy Based Management. Chcę Państwu pokazać jedną rzecz jeszcze. Jeśli macie Państwo zarejestrowane te serwery, to możecie uruchomić sobie na nich wszystkich pewne zapytanie, a mianowicie mogę zrobić new query. W tej chwili łączymy się do każdego z serwerów, uruchamiamy połączenie, mam nadzieję, że ono za moment się uruchomi, bo zostało mi tylko 10 minut. Andrzej nie pozwoli mówić dłużej. Na dole jest powiedziane połączonych 5. Czyli połączyłem się do 5 serwerów SQL i uruchamiam zapytanie. Takie. No i teraz jest pytanie, czy na wszystkich z nich
mam taką bazę danych, spróbuję zrobić to, spróbuję zrobić tylko ten jeden kawałek, żeby Państwu pokazać coś innego, że jednym z tych serwerów, na którym właśnie w tym momencie próbujemy coś zrobić, szukam go na liście, to jest ten ostatni i zobaczcie sobie Państwo. To jest właśnie nasz SQL na Linuxie i to wszystko tam działa. Musicie, o prawa z pierwszego rzędu, musicie po prostu go w przyszłości uruchomić. Ta funkcjonalność działa również na Linuxie, na SQL-u, który będzie działał na Linuxie. Podłączyliśmy się w tej chwili do niego, jestem w stanie taką politykę również na nim uruchomić, jak wiele innych funkcjonalności. Wobec tego to jest taki pierwszy moment, po raz pierwszy w Polsce widzicie Państwo SQL-a 2016 uruchomionego na Linuxie, działającego. Świetnie. Zrobiliśmy to. Robiliśmy to dla Państwa. Ok. To jest tylko kawałek rzeczy. Teraz przejdźmy do czegoś naprawdę fajnego. To znaczy, sytuacja... Uruchomiłem moją politykę na serwerze 2016 i okazuje się, że ona nie działa. Ja ją w tej chwili już zdążyłem naprawić, ale pytanie jest takie, co mógłbym jeszcze zrobić? To znaczy, jestem leniwym administratorem generalnie i jeśli ta polityka nie działa, to chciałbym być poinformowany. Wobec tego jest zrobione coś takiego, że błędy wykonania polityk, jeśli tylko one nie są w trybie ręcznym, to logowane są do dziennika SQL, a także do Windows Loga. Wobec tego mój pomysł na to byłby taki, że musicie Państwo złapać określony błąd. Ja Państwu pokażę, który to jest błąd. To jest w tym wypadku taki, 34052, ustawić sobie alert na to, a do alerta zrobić powiadomienie, no i wtedy administrator dostanie od Was maila bądź cokolwiek, tak? I już macie problem powiadamiania z głowy. Czyli nie musicie być pasywni, SQL załatwi Wam tą interaktywność, powie Wam, tu masz problem. Zrób coś z tym, tak? Więc wystarczy przechwycić ten błąd i inne, które są związane z Policy Based Management. Numerki tych błędów zostawiam Państwu w prezentacji. One tutaj się znajdują. O, tego typu błędy. Musicie Państwo przechwytywać, ustawić sobie alerty, znaleźć operatora, który z tym ma coś robić i wysyłać mu te maile po nocy, żeby działał. O tym wspomniałem. I teraz ta najfajniejsza rzecz. Zostało 7 minut, zdążę. Policy Based Management do tego momentu był bardzo zamknięty. Mieliśmy faceet, zbiór, koniec, kropka, nic się z tym nie dało zrobić. Okazuje się, że na szczęście możemy uruchamiać skrypty. Dowolny skrypt SQL-owy i tak zwany skrypt WQL, który jest w stanie nam się połączyć do Windows Management Instrumentation, ściągnąć dane o czymś, o systemie operacyjnym na przykład. Możecie Państwo na przykład narzekać, że procesor jest idle albo coś w tym stylu. Informacji ściągnąć z systemu operacyjnego. I chciałbym Państwu pokazać, w jaki sposób można by stworzyć taką polisę. I nawet mam gdzieś zrobione takie demo odnośnie WQL-a. SQL-owe będzie działało bardzo podobnie. Jest po prostu inny obiekt uruchamiany. Powiem Państwu w którym momencie. Andrzej będzie mówił o PowerShellu, ale ja uruchomię tylko jeden kawałeczek, żeby Państwu powiedzieć, co mnie tak naprawdę interesuje. A interesuje mnie ten fragment. Połączyłem się do listy procesów i sprawdzam, jaki jest status usługi agent na mojej instancji. I ona jest w tej chwili jako running i interesuje mnie, że chciałbym sprawdzać ten stan usługi spoza SQL-a i mieć politykę, która powie mi, czy ten agent działa, czy nie. Jeśli nie będzie działał, no to polityka będzie naruszona. I spróbujmy z tego zrobić sobie politykę. OK? No to do dzieła. Loga wyłączę i jesteśmy z powrotem w Management Studio. No to utwórzmy taką politykę. Gdzie to było? Policy Management. Pytanie jest takie, muszę zacząć od jakiegoś facet. Od jakiego facet byście Państwo zaczęli? Bo to jest ta informacja. Czego to dotyczy? Ten facet to jest obiekt po stronie SQL-a. Moim zdaniem to jest serwer. Dlatego, że sprawdzam działanie usługi na serwerze. Wobec tego tworzę sobie new condition. Jakoś go nazwę, czyli agent must
Run. Okej. Okay. Nawet jeśli nie jest to poprawnie językowo. I teraz nie mam takiej właściwości, którą jestem w stanie kontrolować tutaj. Nie ma czegoś takiego. Ale są tu trzy kropki. I te trzy kropki są miejsce, które trzeba użyć. Należy kliknąć i mamy możliwość napisania własnego expression. Jedną z funkcji, którą możemy użyć, jest funkcja, która nazywa się execute WQL. Ona połączy nam się do VME. Albo SQL. Czyli połączy nam się, uruchomi nam dowolny skrypt SQL-owy. Uruchomimy WQL-a. I ten WQL wymaga trzech parametrów. Co nam zwróci, jaki typ danych nam zwróci, do jakiej klasy po stronie WMI się podłączamy, no i ten faktyczne zapytanie, które mamy uruchomić. To są te trzy rzeczy. Wobec tego ja wpiszę mój kawałek jako expression. I on tak naprawdę jest dosyć łatwy, dlatego że tak, zwracamy stringa, łączymy się do klasy, która nazywa się CIMV2, ona jest na głównym węźle. No i interesuje nas wyświetlenie, jaki jest state, czyli status usługi. To jest to, co sprawdzamy w PowerShellu. Dla procesu, który nazywa się SQL Agent SQL 2016, na tej instancji. I to jest OK. Jaki chcemy mieć docelowy stan, to Państwo już mi podpowiecie. Ona ma być running. I w taki sposób utworzyłem warunek. OK. Z tego warunku muszę następnie utworzyć politykę. Wobec tego tworzę new policy. Nazwiemy ją agent is running. W tych warunkach można również używać zmiennych tych funkcji systemowych, jak DBID albo coś takiego, że w każdej bazie danych to będzie miało sens. Akurat nie w tym wypadku, ale w innej bazie danych. Problemy mam tu. Tego się nie da skalować, więc musimy teraz odszukać sobie serwer. To znaczy, to jest ta rzecz, która mi się nie podoba akurat, jeśli chodzi o Policy Based Management, ale już jesteśmy na poziomie serwera. O, agent must run. Zwróćcie Państwo uwagę, że ten target, no nie jestem w stanie go w żaden sposób wymusić, bo on nie działa na bazach danych, to jest po prostu serwerowa własność, nie? PBM działa w ramach instancji, więc tutaj nie może być żaden inny target. Description powinienem jakiś sobie wybrać, ok. Tworzę taką politykę. No i sprawdźmy ją, ona będzie na samym dole. Ona jest do uruchomienia ręcznego w tym momencie. Robię evaluate i spodziewam się, że ona będzie działać. To znaczy na razie jest ok, bo agent działa. Widzicie Państwo, tu jest taki wykrzyknik. To oznacza, że jest to potencjalnie niebezpieczne. Pod spodem jest skrypt, więc mogę zrobić krzywdę. Dostajecie nawet friendly warning, jak friendly fire w plecy. Wystarczy uruchomić i mówimy, że jest OK. Różnica jest taka, że jeśli on by nie działał, to nie jesteście go w stanie naprawić. No bo nie za bardzo wiadomo, jak to zrobić. Tak, bo tym skryptem może być wszystko dokładnie. Ale macie informację, że coś działa, czy nie działa. Wobec tego, gdybym zepsuł tego agenta, mam nadzieję, że Andrzej go nie będzie potrzebował, ale spróbujemy go wyłączyć w tym momencie. I uruchomimy politykę raz jeszcze. To mam nadzieję, że i ostatnia demonstracja się uda i okaże się, że polityka jest naruszona. Pod linkiem, który nazywa się view, mamy informację, co było wykonane. Tu jest ten skrypt. Oczekiwaliśmy wartości running, ze skryptu otrzymaliśmy stopped. Wobec tego nie zgadzają się te wartości, polityka jest naruszona, musisz coś z tym zrobić. Musisz coś z tym zrobić. Polityki można również wymuszać z PowerShella i to już naprawdę kończę, bo to jest takie friendly przejście do części Andrzeja, bo to tak naprawdę PowerShell daje nam sporo możliwości, w tym, znaczy nieskończone wręcz możliwości, tylko Państwa wyobraźnia będzie Was jakby ograniczała. Nie uruchomię tego kawałka, ale działa to w taki sposób, jeśli tylko przestanie mrugać. Andrzej wytłumaczy składnie, ale jestem w stanie uruchomić na przykład pojedynczą politykę. Jest do tego funkcja, czy składnia, która uruchamia, invoke policy evaluation i mówi nam, gdzie mam się uruchomić, na jakim serwerze. Albo możecie Państwo uruchomić wszystkie polityki z danej kategorii. To jest to, o czym Państwu wspomniałem wcześniej. Jeśli zrobicie sobie kategoryzację polityk, to w tym momencie możecie ich uruchomić kilkanaście
jednocześnie. I one zostały sprawdzone. One mogą być sprawdzone na jednym serwerze, na dwóch, na pięciu, na dziesięciu, w zależności od tego, jaki jest ten target. No i możemy zobaczyć, i to już naprawdę uciekam, zobaczyć, czy to gdziekolwiek mi się uruchomi. I zobaczcie Państwo, mam jeden serwer, na którym sprawdziłem, że polityka powinna działać i działa. I tym sposobem przeszliśmy w czarną konsolę, w tym momencie w białą, do PowerShell'a i oddaję już stage Andrzejowi. Tak, bardzo dziękuję. Ja tylko dodam, że na pewno używałbym tej funkcjonalności do wyszukiwania baz danych, które mają ustawione autocross albo autoshrink. Bo to jednak poza nielicznymi przypadkami jest... Jest jeszcze jedna fajna funkcjonalność, to ty już się tam przełóż na slajd. Aha. Możecie Państwo na przykład konwencje nazewnicze wymuszać. Możecie mówić, że na przykład w schemacie DBO nie wolno niczego tworzyć. I to jest coś, co jest transakcyjne. I jeśli powiecie, że tabele użytkownika nie mogą być w schemacie DBO, to one się nie utworzą. Jeśli chcecie, ja w materiałach konferencyjnych dawam skrypt do tego. Że wymusicie natychmiast, będzie rollback i będziemy mieć schemat DBO czysty na przykład. Albo na przykład, że nie zgadzamy się na tworzenie tabel, które zaczynają swoją nazwę od TBL. TBL, tak. Tylko wtedy przestają działać niektóre produkty Microsoftu. Okej. Rzeczywiście, TBM jest ciekawą funkcjonalnością. Ja chciałbym za to opowiedzieć o PowerShell. Jest to nowoczesna konsola. Mało kto lubi konsolę, ale jednak warto znać to czarne okienko, bo potrafi w wielu wypadkach ułatwić naszą pracę, przyspieszyć ją przede wszystkim i często spowodować, że będzie ona powtarzalna. Mieliśmy przez wiele lat, kilkadziesiąt lat do dyspozycji starego command-coma, który później wyewoluował w CMD, który jakoś specjalnie się nie rozwinął. Microsoft w pewnym momencie zauważył, że jest to problem, że no, trudno jest pisać skrypty. W związku z tym postarał się po wydaniu .NET-a przygotował nową konsolę w zupełnie nowej koncepcji. Nie jest to koncepcja znana z Unixów, Linuxów i tak dalej. Jest to zupełnie coś nowego. Jest to na rynku już, o ile dobrze kojarzę, 8 lat. Obecnie w wersji 5.0, która jest całkiem dojrzała i całkiem wydajna i rzeczywiście warto jej używać. Pozwala nam zarządzać w zasadzie wszystkim, co jesteśmy w stanie dotknąć przy pomocy komputera. Bez jakichś pisania karkołomnych wtyczek, tak jakby miało to miejsce w przypadku CMD. Ciekawe jest to, że projektując PowerShell'a, Microsoft postanowił udostępnić różne możliwości pisania skryptów. Nie tylko takie znane z CMD, gdzie głównie górowała instrukcja go to, ale mamy pełne programowanie strukturalne, obiektowe, nawet funkcjonalne czy funkcyjne. No i takie znane tym razem z Linuxa i z CMD również w pewnym stopniu oparte na potokach. Rzeczywiście w tej chwili chyba wszystkie produkty Microsoftu wspierają zarządzanie przez PowerShell'a. Muszą. Trudno sobie z drugiej strony wyobrazić, jak można byłoby podejmować interakcję na przykład z Windows Server Core, który nie ma interfejsu użytkownika, dlatego PowerShell stał się podstawową konsolą, która pozwala wykonywać różne akcje, podłączać do domeny czy instalować oprogramowanie. Coraz więcej producentów hardware'u też daje swoje moduły PowerShell'owe, a nawet jeśli nie, to bardzo dużo ich pojawiło się już w internecie jako darmowe do pobrania dodatki, które dają nam możliwość sterowania przez PowerShell'a. Ponieważ PowerShell jest oparty na .NET-cie, to można w zasadzie wykorzystywać w nim całą moc .NET-a. W związku z tym na przykład możemy podłączać się do interfejsów COM, przygotowywać jakby moduły PowerShell'owe, komunikując się ze starymi interfejsami starszego oprogramowania. Nie jest to też problemem. Bardzo ważna rzecz, która wyróżnia PowerShell'a od CMD, jest taka, że wspiera dostęp zdalny do zdalnych zasobów. Możemy zarządzać przez PowerShell całą swoją infrastrukturą. Jeżeli mamy
do zrestartowania 100 serwerów. Możemy je zrestartować jednym poleceniem, mając jako wsparcie plik tekstowy, czy też inny zasób, gdzie wymienimy nazwy tych komputerów, które należy zrestartować. Jest możliwość przetwarzania w tle. W wersji bodajże trzeciej zostały dodane też zaawansowane funkcje, które nazwano obiegami, czy workflow, które wykorzystują Windows Workflow Foundation, pozwalają na tworzenie jobów, które da się zatrzymać, które są kontynuowane po restarcie. Jest bardzo dobra obsługa błędów i rzeczywiście to wszystko daje nam środowisko, które pozwala zautomatyzować naprawdę wszystko. W wersji bodajże czwartej do PowerShell'a została dodana funkcjonalność Design State Configuration. Ona jest podobna troszkę do polityk, o których Damian wspominał. Polega to na tym, że deklarujemy, że na konkretnym serwerze lub serwerach chcielibyśmy mieć takie funkcjonalności. Na przykład na tych 10 serwerach chcemy mieć IIS. Nie mówimy zainstaluj IIS, odinstaluj IIS czy napraw IIS, tylko mówimy chcę mieć IIS. I wtedy rzeczywiście PowerShell, ewaluując taką politykę, doprowadzi ten serwer do stanu, w którym będzie on zawierał IIS-a. Czyli desired state, oczekiwany stan. Łatwo jest programować, mimo tego, że na początku może to odstraszać, bo jednak dużo tam trzeba napisać, parędziesiąt czasem linijek. To mamy do dyspozycji świetny edytor z debugerem nawet, który pozwala wykonywać nasz skrypt krok po kroku. A właśnie nawiązując do pierwszego slajdu, chciałbym pokazać, co udało się... Pamiętacie Państwo tą czarną linijkę, tak, o której wspomniałem? To co udało się zrobić komuś w PowerShellu? Jakby nieco ezoteryczne zastosowanie. Natomiast Space Invaders, jak ktoś lubi i ma trochę czasu w pracy, to jest to czysty PowerShellowy skrypt, nawet ma dźwięk, tylko będzie go słychać. Więc jak ktoś umie, to proszę bardzo. Będzie dołączony do materiałów, jest dostępny za free. Robiliśmy zakłady, że nie pójdziemy dalej z sesją, dopóki Andrzej nie zestrzeli wszystkich, ale to mógł być koniec prezentacji. Tak, nie jestem aż taki dobry chyba w Space Invaders. Także no, jakby dowód nie wprost, że można dużo, rzeczywiście. W związku z tym pokażemy może, co to znaczy to dużo. Przygotowałem takie demo, gdzie chciałbym Państwa poprowadzić krok po kroku od takich zupełnych podstaw tego PowerShell'a poprzez jego w pewien sposób innowacyjne nazewnictwo. Jak wygląda podejście obiektowe, że tam mamy właściwości czy jakieś metody i przejdziemy sobie przez różne, coraz mam nadzieję fajniejsze rzeczy. Także zapraszam. To jest zupełnie niezależne w tej chwili od SQL serwera, natomiast taki był jakby cel. Gdzie ten edytor się? Tak, może jeszcze powiększę troszeczkę. Mam nadzieję, że widać wszystko. To jest to środowisko do programowania w PowerShellu, PowerShell ICE, Interactive Scripting Environment bodajże. Mamy część, gdzie możemy pisać nasz kod, część, gdzie możemy go uruchamiać i obserwować wyniki, pomoc. Gdzieś chyba jeszcze jest okienko, które pokazuje wartości zmiennych na bieżąco. Tak więc no jest, wygląda to na wygodne. Edytor wspiera IntelliSense, co mam nadzieję też pokażemy, czyli pomaga nam uzupełnić rzeczy, które są potrzebne w danym momencie. Więc zobaczmy, jak to działa. No jest darmowy. To jest... Tak, oczywiście. Tak jak było na którym slajdzie, jest darmowy. Warto zainstalować najnowszą wersję, którą obsługuje nasz system operacyjny, bo tam funkcjonalności też mocno są dodawane. W związku z tym zobaczmy, z czym się to je. Jak widzimy, nazewnictwo poleceń PowerShellowych jest takie trochę inne niż przyzwyczailiśmy się w CMD. Zazwyczaj ma ono formę czasownik-rzeczownik, czyli zrób coś na czymś. Napisz na wyjściu, napisz na strumieniu błędów, pobierz procesy. To pozwala w miarę szybko zapamiętać te nazwy poleceń, czy commandletów, jak one są nazywane w PowerShellu.
Natomiast no, dla ludzi, którzy programowali w konsoli przez długi czas, może być na początku nie do przeskoczenia. W związku z tym Microsoft, wiedząc o tym, dla wielu popularnych poleceń opracował aliasy, które od razu są zdefiniowane po uruchomieniu PowerShell'a. W związku z tym Echo chyba łatwiej nam wielu z nas zrozumieć niż Write Output. Ale gdzieś tam w przyszłości można się przedstawić. Aczkolwiek aliasy będą zawsze wspierane, przynajmniej na dzień dzisiejszy tak to wygląda. W związku z tym można zostać przy aliasach, jeśli są krótsze. Tak jak widzimy, pobranie listy procesów w PowerShell'u to jest get proces. Uruchamiam przez F8 ten zaznaczony kawałek, podobnie jak Management Studio przez F5. I widzimy, że pojawił się jakiś wynik. Ale jak przychodzę z jakiegoś Linuxa, no to na Linuxie było to polecenie PS. Microsoft to tego się dowiedział i zrobił alias PS, który też działa. Get Service, bardzo przydatne często. Nie trzeba się odwoływać do WMI, tak jak Damian miał w swojej polityce, żeby sprawdzić stan usług, żeby je uruchomić, zatrzymać. To akurat chyba tam nie ma jakiegoś Linuxowego odpowiednika. Get Child Item to jest dziwna nazwa dla zwykłego DIR albo LS. Unikalna. Dosyć unikalna rzeczywiście, no ale ma być czasowa rzeczownik. Tak. Więc tak, ja zazwyczaj piszę DIR, ale jak ktoś lubi, to Get Child Item jest takie bardzo PowerShellowe. Podobnie proste polecenie pokazania zawartości pliku, które w CMD nazywał się type, a na Unixa cat, tutaj nazywa się get content. Jest to może rzeczywiście na początku wydawać się dziwne, ale fakt jest taki, że PowerShell operuje nie tylko na plikach. Można równie dobrze zrobić CD do rejestru. I wtedy ten get child item to już nie jest pokazanie zawartości pliku, tylko pobranie na przykład konkretnej gałęzi rejestru czy konkretnego wpisu. W związku z tym na przykład też miejsce, w którym znajdujemy się w tej strukturze katalogu, nazywa się get location, a nie print working directory, bo to nie zawsze jest directory. Podobnie wiele znanych innych poleceń, jak kopiowanie, przenoszenie, zmiana nazwy, to oczywiście są zupełnie proste podstawy. Takie rzeczy są budowane, podobnie jak bardzo, bardzo wiele zaawansowanych też funkcjonalności. Każde polecenie ma dodatkowe opcje. Jedną z nich jest uruchamianie na sucho. Czyli mógłbym spróbować usunąć plik, który aktualnie oglądamy. Nie mielibyśmy wtedy co udostępnić. Ale jak dodam parametr what if, to aha. Jesteśmy w Twoim katalogu. Jak dodam parametr what if, to dowiemy się tylko, że skrypt będzie usuwał plik, czy tam target właśnie, bo nie wiemy, czy to jest plik, który nazywa się tak, jak pokazano. W związku z tym możemy wypróbować, czy nasz skrypt działa dobrze i czy na przykład nie spróbuję usunąć wszystkich plików, tak jak miało to miejsce w jakiegoś hostera jakiś czas temu. No, druga opcją jest confirm. Czyli możemy poprosić PowerShell'a, żeby wykonał to usunięcie wszystkich plików, ale przy każdym pliku zapytał. Więc najpierw utworzymy plik, a następnie go spróbujemy usunąć z tą opcją. Zobaczymy, co to będzie. Ponieważ jesteśmy w środowisku interaktywnym, to dostaliśmy takie zapytanie interaktywne w okienku. Gdyby był to czysty PowerShell, pytanie byłoby w konsoli, trzeba byłoby napisać Y albo N, a tutaj naciskamy guzik i dowiadujemy się, że pliku już prawdopodobnie nie ma. No właśnie, does not exist. Mocny błąd. Tak, no i jakby posługując się tymi skrótami, naszymi aliasami, jesteśmy w stanie bardzo mocno skrócić sobie skrypt. Tutaj chciałem jeszcze pokazać, że ponieważ tych obiektów wydaje się na początku dość dużo, nie wiedzielibyśmy może, jakie mają właściwości, czy co możemy z nimi zrobić. To w PowerShell'u jest taka bardzo przydatna funkcja, która się nazywa getMember. Więc załóżmy, że pobiorę jeszcze raz listę procesów, to co zrobiliśmy już przed chwilą i przekażemy ten wynik, tą listę procesów do getMember. Wynikiem tego będzie lista metod, właściwości i zdarzeń, które dotyczą procesu.
przepraszam, uciekło. Tutaj w góry mamy napisany typ danych, że jest to proces i proces ma takie właściwości jak na przykład VM, która jest, pokazuje nam ilość pamięci wirtualnej zajętej przez proces i dużo, dużo innej. Kill, start, wait for exit i co tylko. Każdy obiekt, jeżeli zrobimy dir i przekażemy go również do getMember, to dowiemy się, co możemy zrobić z plikami i katalogami, że możemy odczytać nazwę bez rozszerzenia, rozszerzenie, katalog, w którym znajduje się plik i różne inne fajne rzeczy, że możemy otworzyć go do czytania, jakieś tam niskopoziomowe rzeczy, usunąć go. To są właściwie rzeczy te, które występują w dotnecie, ponieważ klasa plik jest klasą system IO file info, to nie jest żaden PowerShellowy wynalazek, tylko zwykła dotnetowa klasa, na której różne rzeczy z poziomu C-Sharpa dało się robić, teraz można to samo też PowerShell. Tak, no nie byłby to dobry język skryptowy czy język programowania, gdybyśmy nie mogli deklarować zmiennych, gdybyśmy nie mogli wykonywać obliczeń na tych zmiennych i wyświetlać w sposób ciekawy wyników. Tutaj widzimy interpolację stringów, gdzie nie tylko wartość zmiennej możemy umieścić w stringu, ale także wartość wyrażenia. W cendze bywało to trochę trudniejsze. Mamy też do dyspozycji dotnetowe formatowanie przez operator -f, gdzie możemy na przykład określić format, w jakim chcemy mieć wynik wyświetlony. Mogłaby to być liczba szesnastkowa, binarna, czy też jakakolwiek inna. Ja dla tego przykładu wybrałem, że ma to być z dwoma wiodącymi zerami. Możemy cały przeczytany plik, możemy plik przeczytać sobie do zmiennej również. Zobaczymy, co na takiej, co mamy go gdzieś teraz w pamięci załadowany, zobaczymy, co możemy na nim zrobić. No jest to po prostu zwykły tekst, ale z drugiej strony trochę magiczny tekst, bo jesteśmy w stanie na przykład wydzielić z niego linię. Chcieliśmy wyświetlić drugą, trzecią i czwartą linię, więc możemy posłużyć się takim operatorem slajcowania. Operacje na daty są również bardzo, bardzo łatwe w PowerShellu. Pobieramy datę, gdybyśmy chcieli mieć datę jutrzejszą, no to korzystamy z dotnetowej metody addDays i zobaczymy, co pokazuje. No, jutro będzie 18, rzeczywiście się zgadza. Jeżeli chcielibyśmy to wyświetlić w niestandardowym formacie, to proszę bardzo. Dotnetowa metoda toString jest dla nas dostępna. Możemy pokazać, jaki to ma być format. No i posługując się, jakby idąc dalej, korzystając z tych możliwości, możemy sprawdzić, jaki mamy dzisiaj dzień tygodnia, czy jest to niedziela. Na przykład, gdyby taki warunek był spełniony, no to podjęlibyśmy jakieś tam, prawda, nie wiem, kasowanie starych plików tymczasowych, czy coś tam, co się wykonuje w niedzielę, w nocy. Bardzo łatwo jest, mottem tego jest to, że bardzo łatwo jest sprawdzić na przykład, jaki jest dzień tygodnia, również ze skryptu. Z CMD trzeba byłoby się troszkę bardziej namęczyć, poza tym zależałoby dużo od ustawień regionalnych. Okazało się, że w polskim systemie jest to tak, we francuskim inaczej i, no i skrypty przestawałyby działać. Zobaczmy tutaj, jak więcej operatorów złączymy, czyli weźmiemy sobie jakby katalog C Windows, sprawdzimy jego datę ostatniej aktualizacji i jaki to był dzień tygodnia. No, okazuje się, że wtorek. Dzisiaj coś się działo w katalogu C Windows. Także możemy łączyć różne rzeczy. Widzimy, że ten obiekt typu, tam prawdopodobnie nazywa się Directory Info, możemy odwoływać się do jego właściwości, a jeżeli to jest znowu jakiś obiekt, to z kolei do jego właściwości również. Mamy do dyspozycji bardzo dużo różnych operatorów. Łączenie stringów to jest żaden problem. Po lewej stronie operacji mamy jakąś tablicę stringów, operator join i mówimy, że chcielibyśmy przy pomocy spacji połączyć te stringi. Proszę bardzo. Może ich być oczywiście więcej niż dwa, natomiast nie chciałem tutaj zaciemniać. Możemy dzielić również teksty. Dostajemy w wyniku tego dwa obiekty typu string i możemy później jakimś, prawda, foriczem wykonać operację. Tutaj mamy do czynienia ze stringami, ale na analogicznej zasadzie operowalibyśmy innymi obiektami. Deklarując zmienne, jesteśmy w stanie nawet podać, prawda, dostępny zakres
czyli mówię, że moja zmienna ma zawsze mieścić się w granicach od 1 do 10. Jak spróbuję przypisać do niej 11, to będzie problem. Także rzeczywiście dużo podstawowych funkcjonalności, których na próżno byłoby szukać w CMD. Są oczywiście pętle również, mamy możliwość posługiwania się wyrażeniami. Coś tutaj nagle przestało działać, może przejdźmy dalej. Chciałbym jeszcze dużo pokazać, zostało nam 10 minut, także nie będę się na dzieleniu koncentrował może. Troszeczkę posłużymy się procesami SVC HOP, ponieważ jest ich dużo w systemie. Wyświetlmy sobie, ile zajmują w sumie pamięci wszystkie te procesy. To jest jakieś tam 290 MB. Mamy, zobaczcie, dużo operatorów, łącznie z tymi dotnetowymi, które pozwalają nam ten wynik pokazać w jakiejś tam ludzkiej postaci, czyli w megabajtach, zaokrąglić w razie potrzeby. Jeżeli nie wiemy, co zawiera klasa MAF, to również możemy sobie tam przejść dalej. Tak, działają przekierowania takie same jak w CMD i w konsolach Linuxowych. Mamy do dyspozycji cały dotnetowy silnik wyrażeń regularnych, co bardzo jest przydatne przy pisaniu różnych nawet interfejsów programistycznych między systemami. Przyznam, że popełniłem kilka interfejsów między tam na przykład ERP-ami, CRM-ami, systemami magazynowymi w czystym PowerShellu, które łatwiej mi się pisało niż w jakimkolwiek innym narzędziu. W związku z tym polecam też się z tym zapoznać. No, jak już widzieliśmy, mamy do dyspozycji jakieś pętle, natomiast no, to się przydaje w jednych sytuacjach, w innych warto w Shellu stosować przetwarzanie potokowe. Czyli tak jak już widzieliśmy, pobieramy nasze SVC hosty. Dla każdego SVC hosta, który ma ID procesu mniejsze niż 1000, wyświetl mi te, taki totalnie abstrakcyjny przykład, natomiast pokazuje, jak można filtrować różne rzeczy. Czyli mamy 5 procesów, które tam zostały wcześniej uruchomione i pokazujemy je w jakiejś wygodnej postaci. To samo, tylko przy użyciu aliasów. Pytajnik jest aliasem do where object, a tak po pewnym czasie staje się intuicyjne, że no, jest to jakiś tam where, czy pytamy o coś, filtrujemy. Tam format table, która dość często też się pojawia, jest też skrócona. Więc to samo dokładnie mamy do dyspozycji w skróconej postaci. Tak, możemy, zobaczmy jakbyśmy, odpaliłem 5 notepadów bez żadnego problemu. Pobieram wszystkie te 5 notepadów i natychmiast je zatrzymuję. Zobaczmy, że zniknęły, tutaj były, teraz już ich nie ma. Gdybym jeszcze raz spróbował zatrzymać notepadem, to dostaję brzydki błąd. Ale jedną z rzeczy PowerShella w każdym prawie komandlecie jest możliwość ominięcia takich błędów, których się spodziewamy. Więc zobaczmy, nie mamy tych notepadów uruchomionych, chcemy je zatrzymać. Teraz już jest tak, jak powinno być. Poniżej przykłady bardziej zaawansowanego filtrowania, pobrania wszystkiego, co zostało zmodyfikowane przez ostatnie 14 dni w moim Windowsie. Zobaczmy, że mamy też do takiego przeglądania ad hoc bardzo fajnego grida. Polecenie nazywa się Outgrid View i oprócz tego, że przeglądamy, to możemy dodawać własne kryteria, filtrując, sortując rzeczy tak jak nam w danym momencie potrzeba, żeby znaleźć szybko informacje, które są dla nas istotne. Podobnie foreach object, czy pętla foreach jest skrócona do znaku procenta, do którego też bardzo szybko można przywyknąć. I wprawdzie skrypty się wtedy stają bardziej może nieczytelne dla nowych użytkowników, ale pisze się za to szybko. Mamy możliwość definiowania funkcji, wywoływania tych funkcji. Co więcej, no, wywołując funkcję nie musimy tam podawać prostych parametrów, tylko możemy dowolnie skomplikowane wyrażenia stosować, więc no, też daje nam to duże możliwości programistyczne. Mamy dostęp do danych, ponieważ mamy dotneta, więc możemy skorzystać ze starych, dobrych klas dotnetowych i mniej więcej tak jak w C-Sharpie posłużyć się tym do pobrania danych z bazy lub wstawiania danych do bazy. Dlatego mówiłem o tym, że jest to dobre do interfejsów.
W tej chwili mamy SQL Connection, równie dobrze mógłby to być MySQL lub też inna baza danych, w związku z tym złączenie tego z PowerShell'a nie jest wielkim wyzwaniem. Co więcej, ciekawe jest to, że możemy natychmiast skorzystać z usług restowych. Tutaj pytamy Stack Overflow, ile średnio na minutę jest zadawanych pytań. Zobaczcie, że jest to bardzo proste wywołanie. I w odpowiedzi, która jest JSON-em, który jest automatycznie dla nas sparsowany, dostajemy odpowiedź, no oczywiście musimy znać ten schemat, no, ale gdzieś tam sprawdziłem na tym Stack Overflow i odpowiedź się pojawiła. Przetwarzanie, importowanie, eksportowanie CSV jest również budowane w PowerShell'a, w związku z tym mogę pobrać znów te nasze SVC hosty, wyeksportować je do tabeli z konkretnym separatorem, potem mogę je, jakby inny interfejs mógłby je pobrać i pokazać, prawda, w jakimś gridzie albo zaimportować do bazy. Oczywiście no, przykłady są abstrakcyjne, ale mam nadzieję, że rozumiecie ideę. Mamy też joby w tle. Nie będę ich teraz zapuszczał, bo już czas nas goni powoli, a sporo jeszcze jest do pokazania, ale zachęcam do przećwiczenia. Materiały oczywiście będą udostępnione, także jak ktoś będzie miał ochotę i godzinę wolnego czasu, to jest to w stanie wszystko przeklikać. Tak jak mówiłem na początku, PowerShell wspiera remoting, więc mamy możliwość połączenia się do zdalnego komputera. Tutaj jest to troszeczkę może zrobione w bardziej rozbudowany sposób, niż robiłbym to normalnie, ale mój komputer nie jest członkiem żadnej domeny, a połączyć się, PowerShell jest na tyle bezpieczny, że nie chcę za bardzo łączyć się z niezaufanymi komputerami, a za takiego traktuję moją wirtualkę. W związku z tym no, trzeba się było trochę namęczyć, żeby to działało, natomiast w domenie jest to po prostu bardzo łatwe. Tak jak mówiłem, można robić wszystko w zasadzie. PowerShell ma bardzo fajny help, można dowiedzieć się pomocy na temat helpu, pomocy na temat konkretnego polecenia. Jak damy niepełny string, to nam wyszuka wszystko, co na ten temat wie. Czy też są takie topiki ogólne, tutaj możemy się dowiedzieć wszystkiego o operatorach. Ma wbudowanego pinga, który nazywa się Test Connection, ale ping też daje się działa. Pozwala czytać na przykład event logi, również na zdalnych komputerach. Tutaj czytamy najnowsze 100 zdarzeń z dziennika aplikacji, które dotyczą mojego SQL-a 2016. Co tam, sprawdzenie, czy plik, czy katalog istnieje, jest również bardzo łatwą rzeczą, a to często robimy w różnych narzędziach automatyzacji albo interfejsach. Możemy zmierzyć, ile czasu zajmie wykonanie jakiejś tam komendy, czy odczekać jakiś czas, gdyby było trzeba, uruchomić coś jako administrator. To są tylko podstawowe rzeczy, które znalazłem, żeby Wam przekazać. Natomiast no, możliwości jest bardzo, bardzo dużo. Interfejsowanie się z WMI, tak jak Damian mówił. Proszę przeklikać, jeżeli będziecie zainteresowani, jak to działa. Ciekawą rzeczą jest to, że w wyjściu tabelarycznym nie tylko same kolumny możemy tworzyć, ale również wyrażenia, które pozwalają nam na przykład podawać wielkości w bardziej ludzkiej postaci. Na przykład no, zobaczmy, jak wygląda moja fizyczna pamięć w laptopie. Tak, możemy się dowiedzieć z klasy Physical Memory, że mam 2 sloty firmy Kingston, taki part number, każdy po 8 GB. W związku z tym, tak, wszystko z tego samego PowerShell'a, z tego samego jednego narzędzia w prosty sposób. Również no, jest dostępne bardzo dużo rzeczy, tu jakieś drukarki, moglibyśmy się dowiedzieć, czy nasze środowisko jest zwirtualizowane, okazuje się, że nie. I tutaj parę przykładów rzeczywiście takich bardziej praktycznych. Zobaczmy, jak zrestartować całą sieć komputerów. Ale nie teraz, bo... No nie, na szczęście nie mam takiego pliku ani dostępu. OK. Jak dodać komputer do domeny z PowerShell'a, jak sprawdzić połączenie z domeną. Od czasu do czasu coś nam się tam dzieje, w tym PowerShell zawiera funkcję, która jest w stanie to zdiagnozować. Jak tutaj akurat taki troszkę fikcyjny przykład, tworzymy 10 plików, po czym możemy je zipować. W starszych PowerShell'ach mogliśmy się posłużyć do tego po prostu klasą .NET-ową. W nowszym, w piątce zostało dodane Compress Archive, które tworzy zipa i tego zipa można gdzieś tam wysłać. Także
Tyle tytułem jakby ogólne informacje o PowerShellu. Jeszcze szybko parę zdań, jak nam może pomóc to w SQL serwerze. SQL Server zawiera swój moduł, który nazywa się SQLPS i on daje nam jakby dysk na tak jak mamy tam C czy D, to tutaj dostajemy dysk, który nazywa się SQL Server i pozwala nam przeglądać wszystkie obiekty w silniku relacyjnym, silniku analitycznym, raportowym i dzięki temu możemy też, tak jak Damian pokazywał w tych facetach, sprawdzać wszystkie właściwości, to możemy pisać skrypty, które operują dosłownie na wszystkim, co znajduje się w SQL serwerze. Zarówno z punktu widzenia administracyjnego, jak też z punktu widzenia interakcji z danymi, które są już zapisane w bazie. Gdybyśmy nie wiedzieli, jak coś zrobić, to zawsze polecam to polecenie GetMember, które nam pokaże, co w danym momencie da się uzyskać. Może szybciutko jeszcze, chociaż przez 60 sekund, czy może troszkę więcej, pokażę, jak to wygląda. Właśnie importujemy taki moduł, który się nazywa SQLPS. No i zobaczmy, jak się wykonuje polecenia SQL-owe. Już nie trzeba się posługiwać tymi dotnetowymi klasami tam SQL Command, SQL Connection, tylko mówimy na takiej instancji, w takiej bazie wykonać takiego selecta, czy inserta, czy cokolwiek innego. Jeżeli mielibyśmy więcej wyników, to szybko je przeglądamy znowu w tym naszym grid view. Wiadomo, że Management Studio też do tego służy, ale może jakieś inne cele tutaj jesteśmy w stanie sobie zrobić. Zobaczmy, jak bardzo łatwo można zbackupować bazę danych. Kliknąłem, już się zrobiło. Albo wszystkie bazy danych na jednej instancji. Proszę, to znaczy wszystkie systemowe bazy danych na jednej instancji. Jak nie wierzymy, no to zobaczymy, że one rzeczywiście tutaj powstały. Tak, to są te trzy pliki. Zobaczmy, że domyślne nazewnictwo jest takie, że mówi nam z jakiej instancji, jaka baza danych i kiedy utworzona. Ja tego tutaj nie określiłem, tylko powiedziałem, że chcę mieć to tutaj. Mogłoby też być w chmurze oczywiście. Mógłbym odtworzyć bazę danych. Adventure Works, mam przygotowany taki skrypt, który nie działa. Także przepraszam, nie będziemy tego teraz debugować. Mógłbym w łatwy sposób dokonywać interakcji administracyjnych z bazą, czyli na przykład przełączyć ją w typ offline, online, czy też skryptować różne obiekty w SQL serwerze po to, żeby je na przykład przenieść. Tutaj macie kilka ciekawych przykładów rzeczy, które mogą sprawić jakiś tam problem. Tutaj są gotowce. Zazwyczaj skryptujemy, korzystając z tego, co ktoś tam zamieści na blogu. Natomiast tu jest jakby korzystając z wspieranych, budowanych funkcjonalności w tych obiektach SMO, więc jedną linijką mamy wyskryptowane wszystkie klucze podstawowe. Instrukcję drop albo instrukcję create, co w danym momencie nam jest potrzebne. Także tyle przykładów. To absolutnie nie wyczerpuje rozmowy na temat PowerShella. Ja myślę, że nie tylko dzienne warsztaty byłyby w całości zapewnione, ale nawet szkolenie, które potrwałoby kilka dni. Więc no, zachęcam do zapoznania się, zachęcam do prób i do tego, żeby automatyzować swoje środowiska. To, co robiliśmy w różnych środowiskach, to na przykład kontrolowane restarty całego środowiska. Mamy kilkadziesiąt serwerów, które trzeba złożyć w odpowiedniej kolejności. Jak zatrzymamy usługi, to potem zatrzymujemy serwery, to potem zatrzymujemy macierzy, wyłączamy coś tam. Tutaj możemy to wszystko sobie zautomatyzować, wstawiając nawet jakieś opóźnienia, delaye, które nam są niezbędne. W drugą stronę możemy też wszystko włączyć. Da się przy pomocy PowerShella na przykład operować tym sprzętem, iDrakiem w serwerach Della, więc powiedzieć mu włącz serwer, który jest aktualnie wyłączony. Więc możemy też napisać skrypty do włączania całego środowiska, a to też bywa czasem kłopotliwe, gdzie najpierw trzeba tam powłączać macierze, potem serwery, potem Active Directory, a potem dopiero całą resztę. W związku z tym to sprawdziło się bardzo dobrze i do tego zachęcam. PowerShell jest bardzo dojrzały i warto się nim posługiwać. Okej, dziękujemy za przybycie. No i życzymy udanej reszty części dzisiejszego dnia. O 19:00 zdjęcie grupowe, jeśli chcecie Państwo odnaleźć się potem wśród tych pozostałych osób, to zapraszamy, a później after party i networking. Dziękuję. Jeśli będą pytania, to też zapraszam. Dziękuję.